Siema, tu Majki. Witam Was w Farming Simulator 2019 w polskiej serii w odcinku drugim. Dzisiaj zajmiemy się belowaniem słomy. Wiesz, jak widzicie, jest no powiązałeczka do robienia bel, prasa, więc podpinamy ciągnik i łogień. Ale też chcę powiedzieć, że na gospodarstwie się trochę zmieniło. Doszła ta stodoła, doszedł tamten garaż. Doszły wkoło płoty i doszedł tamten garaż. I doszła chlewnia na świnki. A jak wiesz? Teraz idziemy sobie pod ciągniczek, podepniemy zatorka i jedziemy prasować słomy, nie? Zatorek już czeka. 7745, dobry sprzęcik, polecany przez niektórych ludzi. Czekajmy sterek, czekaj, trzeba będzie wjechać i wyciągnąć, ciach, kurwa, ale amatorkę robi, wiesz, zamiast skręcać w lewo, to skręcam w zamiast kręcać lewo, to skręca w prawo. Amatorka jak nic. Dobra. Cyk, majsterek, cofamy. Sobie. Podjeżdżamy. I trzeba podpiąć prasę. Czekaj, za daleko. Chcemy bliżej. I cyk. Ku. I podłącz, przekaźnik mocy, czyli wałek WOM. Podpięte. No podepnij się. No i lecimy na pole belować słomy. Kurde, w ścianę walnąłem. Amatorka jak nic. Piany traktorzysta, narąbany, kurde, o mur zahaczyłem, ja pitole, no co jest, czemu nie mogę wyjechać, kurde majsterek, szkoda zetorka, a jak, wyłaź, bo ci najebie kopów. Kurwa, czy jakieś muszę zawsze amatorkę robić na odcinkach? Zrobiłem. No nie wierzę, że teraz 30 minut walczę z prasą, nie? Bo mi się zahaczyła. O, monsterek na błotniczku. Kurde, ale zawsze motorkę odpierdzielam. Nie ma opcji, trzeba to wypchać, bo tak inaczej sobie nie poradzimy z tym. I wjedziemy tyłem gospodarki. Jak widzicie, 16-11 przygotowane jest przyczepą do bel. Ale ja w takim tempie jak dzisiaj to tylko zbeluję, nic więcej nie zrobię. Kurde, dalej, bliżej. Na ten stan konta nie patrzcie, bo posprzedawałem budynki, które miałem oryginalne i pokupowałem tańsze budynki, dlatego mam tyle pieniędzy. Ale jeszcze będzie trzeba będzie kupić zwierzęta jakieś, wodę do beczkę do wody też, żeby zwierzętom dawać pić. I myślę, że zaczniemy od świnek. Dobra, opuścimy V, B, ogień.
ale po kosę krzywe, to chyba jakiś pijany kombajnista bajzonem mucił. Cyk, majsterek. Zbierasz czy nie zbierasz? Dobra, zbierasz. Trzeba chyba drzwi pozamykać, bo zimno w pizdu. Cyk. Cyk. Zimno, a po drugie... hałasuje ten zatorek. O, jeszcze tą szybę muszę zamknąć. Gdzie to jest? Tak. Dobra, nieważne. Kurczę, zbierasz czy nie zbierasz? Nie zbiera, bo ją wyłączyłem. Ja pitole. I cyk. Kurde, krzywo. Chyba jednak rolnikiem prawdziwym nie zostanę. Chyba że z pasji. Ek. Dobra, jedziesz, majsterek. Y. Dobra, tu jest od zamknięcia szyba, ja szukam po ścianach. Zamknij klapę od prasy. Komora losująca jest zamknięta. Ogień. Pumpeczka. Giszok mi pokazuje, ile już czasu nagrywam odcineczka. Pewnie i tak nie zdążę wszystkiego sprasować. Tak myślę, z 25-30 minut jak zrobimy z odcineczki. Ja pitole. Ale ktoś tu pokosy rzucił. Chyba z zewnątrz trochę pojedziemy, trochę wewnątrz. Bajzonek schowany do garażu. Jak się wam podoba mój modpaczek? I cyk. Taka stara prasa ma pikanie. Ja bym to pociął i na złą wywiózł tą prasę. Beleczki na pewno będziemy zbierali turem i chwytakiem do bele. Nie lubię tego robić, ale się poświęcę i zrobię dla moich widzów kochanych, dla moich mordeczek. Mi się wydaje, żeby odcineczek nie był nudny, no to z połowę odcineczka sprasujemy, a z połowy odcineczka chyba zaczniemy też już układać na przyczepie beleczki. Tak nie można w jednym odcineczku wie to sobie majsterki prasować. Jeszcze kilka zbóż mamy do smucenia bajzonem.
jak to się mówi. Mi się wydaje, że na następny odcineczku sobie jakieś świnki ogarniemy, maciorki do hodowli i cyk. Cyk i w zakręcik i ręczny. Kurde, ale jeżdżę amatorsko. Cyk. Zostawiamy prasę na polu. Będziemy zapiąć tura i pozbieramy trochę beleczki, a dokończę prasowanie po odcinku. Całe 30 na godzinę, jak kubica w zakręt. I o, jak widzicie, mój nowy motorek, motorynka. Dobra. Majsterki. Wow, wow. Jak widzicie, chlewnia ładna. Trzeba kupić kilka zwierzątek. O, nie mogę wjechać, co jest? Cyk. I jeszcze obciążniczek weźmiemy, żeby nam dupę nie podniosło do góry. I na pole jedziemy. Ale to chodzi. O, jak psa widzicie, tam ta... Jezu, w płot bym się wbił. Dobra, majsterek. I na polu już. I teraz idziemy zapiąć sobie większy ciągnik pod przyczepę do bele. Trzeba nakarmić pieska, żeby z głodu nie zdechł. Bramy to nie. O jest, stoi bestia. 16-14. Gear motion. Cyk. Trzeba te drzwi pozamykać. I cyk. Od razu ciszej się zrobiło w kabince. Aż słuchać turbinkę. Jezu, amatorkę odwaliłem. Wyjechałem z przyczepy podpiętej. Ja pierdolę. Amatorę nie nauczysz się roboty. Kurde, nie mogę się zmieścić w bramę garażową. Jezu, niu. Z tej kamery będzie lepiej. Bo widzę, jak ciągnik skręca. Cyk. I przewody podpięte. Elektryczne i pneumatyczne. Od hamulców. No nie, kurde, już się zastanawiam, czy tego odcinek wrzucić.
i wyrywa do przodu, cyk, drzwi urwane. Jezu, płot. Jezu. Kurde, amatorka. Trzeba zawsze na jakimś odcinku muszę amatorkę robić. Ale przyczepa jest, jest majsterek. Gaszę, bestie. Don Diego, Diego, don. Nie mam jeszcze na chrąb. Jakieś alu, buja się bez żalu. I teraz tego, czego nienawidzę, nie? Farmingu. Czyli ładowanie beleczek. Skupienie maksymalnie, mało gadania. Dobra, i cyk, beleczka jest. Można dwie prace zrobić na jednym polu, nie? Kurde. I cyk, belka stoi na przyczepie. Na razie pozbieram to, co mam i poza odcinkiem poprasuję więcej, więcej pozbieram, nie? Logiczna sprawa. I ze środeczka. Czekaj. Chrom, trzeba podnieść z tyłu obciążnik, bo już aż po ziemi wahaczy. Ale pogoda za oknem też zarąbiście, co? Mamy tej wiosny piękną zimę. Śniegu nie było na Boże Narodzenie, to teraz będzie na Wielkanoc. Jak? Puszczaj, amatorze. Czemu ty to nie chcesz puścić? Trzeba to jeszcze jechać rozładować na farmę. Na fermę. I cyk, slalom gigant między beleczkami. Jak widzicie, praca stoi na polu. Mam nadzieję, że nikt nie jej nie zajmie. Kurde, jedziemy do przodu. Na tylim za wolno jedzie. Ładnie, przepalamy ze torka. Trzydzieści kilometrów z beleczką chyba nierealne. Opsink. Jak to było? Czekaj, cyk.
Czekaj. No tak, amatorkę robię. Bo zwalę majster. Dobra, zapniemy pasę. O, pole wymaga wypienka. Następny majsterek w porze akcji K będzie. R, pas transportowy. Cyk, bereczkę. Don Diego, Diego, Don. Nie mam jeszcze na chrom. Swójkę alubuję się z tym bez żalu. 20, o Jezu. 20 minut już odgrywamy. Tak gdzieś z 25 i będziemy kończyć majsterki. A jak wiesz. I cyk. Ale złapałem amatorskie. Ta beleka to chyba nie zaraz wyleci, co? Czy nie? Strzelamy. Czy wyleci, czy nie wyleci? A jak wyleci, to sąsiadowi w kukurydzę tylko. A sąsiad złodziej, to mu się należy. Kurde, i spadło. Jezu, ale żem odwalił. Amatorka i cyk do góry. Dobra, majsterki, trzymajcie się. Oglądajcie, miłego, do późna, nara.